Siemanko, hopchetki, hopchedzi. Jest godzina pierwsza w nocy, czwartek. Zabieramy was na wycieczkę. Dokąd? Zaraz zobaczycie. Jesteśmy w Niemczech, a dokładniej w Kolonii. Zabraliśmy was na Cologne Craft Beer Fest, ale pierw na klasyczny niemiecki kebab, bo jest najlepszy na świecie. To jest najlepsze moje wspomnienie z kebabem. Jakiś ojciec zabrał mnie do Düsseldorfu ze swojego znajomego. On zabierał nas właśnie na prawdziwy kebab, gdzie jest prawdziwe mięso na talerzu, serek, chlebek na sajdzie, świeżo wypieczony i ostre jak cholera. No, ja powiem, że bardzo różni się od polskiej wersji. Przede wszystkim objętościowo dużo większy. No, jest świetny. Witamy ponownie. Przyszliśmy na festiwal. Tak to wygląda jak na razie, czyli na razie nie wygląda. Tu zostawiliśmy naszą lodóweczkę. Nie trzeba ją rozstawić. Nie umiemy jej rozłożyć. Jesteśmy zbyt leniwi, żeby czytać instrukcje, więc wymyśliliśmy taką sztuczkę, że nie będziemy musieli tego robić. Patrzcie. Udało się złożyć stoisko. Bez instrukcji. Ja bym się napił piwa, ale jeszcze nie ma. Czekamy, tak. Aż przyjedzie. A my w międzyczasie lecimy na nasze krano przyjęcie do lokalu Bierle Agent w Kolonii. No i co? I zabierzemy was. Jarek już jest w środku. Prowadzi spotkanie. Spotkanie miał opowiedzieć troszeczkę o pracy naszego browaru. Także zobaczcie sami. Miało być spotkanie. Nie ma spotkania. A kogo spotkałeś? Ale mamy prywatne spotkanie z Sierra Nevada. Jeśli nie wiecie, Sierra Nevada Pale Ale, jedno z pierwszych kraftowych piw w Ameryce. The first craft beer in America. Yeah. Original, family owned, 1980. Cheers. What is inside? Oh, what is inside? Four things. Yeah. Hops, malt, water, yeast. Yeah. Dang. Yeah. No więc tak jak widzicie, zamiast spotkania, mamy spotkanie przy piwie. Cheers. Cheers. Tak, na zewnątrz są jeszcze kraftowe lody, także myślę, że jeszcze rozpracujemy. Widzimy się na lodach za chwilę. No, lody były zamknięte, więc musieliśmy skoczyć gdzieś na jakąś szamę. Skończyliśmy w meksykańskiej restauracji. Ja chciałem zjeść dużego Mexican Tiquita Bowl, ale zdecydowałem się na 4 tacosy, bo miały być duże. Nie za duże. Ja za to mam quesadillę. Quesadillaki kurczak. What are you eating? The Americana shows eating a very spicy habanero with a burrito. Uwaga, teraz będzie próba, czy Jarek jest twardy. Pewnie nie. Jarku? Teraz werbelki podłączymy. Skali od 1 do 10 jak ostre. Także no, my zabieramy się za jedzenie i pewnie się już wyłączamy na dzisiaj. Spotkamy się rano na festiwalu, myślę, od razu, nie? Albo na szansę w takim razie. Witajcie w dniu drugim, a raczej w dniu pierwszym festiwalu. Właśnie już kończymy montować stoisko, tam Paula uzupełnia ceny. Piwko nam przyjechało, nie piwko, piwo nam przyjechało. Jarek jest tutaj, montuje. Jarek? Jak ci idzie montowanie piwa? W porządku. W porządku. Muszę jeszcze wyczaić, dlaczego mi gaz ucieka. Nie wiem dlaczego. Generalnie zobaczcie, jak bardzo ładnie tu wygląda, za niedługo. Czyli za minut kilka, cała ta sala powinna wypełnić się ludźmi. Jak będzie, zobaczymy, ale jesteśmy na pewno na to gotowi, także widzimy się za chwilę. Festiwal już rozpoczęty. Jarek jeszcze walczy z piwem, bo teraz nie się pieni. Jest cała masa teraz spragnionych hopheadów, którzy już do nas podchodzili. No i niestety nie mogliśmy ich za bardzo uraczyć, bo jeszcze walka trwa, ale się nie poddajemy. Już większość kranów leje się dobrze. Ja sobie już popijam freakouta, także
Także co, trzymajcie kciuki, żeby nam się udało zamontować stoisko. Widzimy się za chwilę. Co? Zobaczcie, jaką mamy elegancką drabinę. W kuchni nie było, to trzeba było sobie jakoś poradzić. Tak. Co tam, Paula, drukujesz? Rowinga. Jesteśmy w trakcie nadal trzymania kciuków, żeby było git. Coraz bliżej. No, udało nam się ogarnąć, już wszystkie piwa działają. Leją się, już chłopkadzi są troszeczkę mniej spragnieni, ale na pewno są. Także na stoisku został Jarek, więc wydaje mi się, że każdy dostanie to, co najlepsze dla niego. Halo, halo, proszę pana, zostawił pan piwo. Dlaczego pan zostawił piwo na trawie? Będzie pan to jeszcze pił? Będzie pan pił, czy ja mogę wziąć? Nie wiem, Mateusz, nie wiem, czy będę pił. Tak sobie myślę, może trawą zagryzę, albo... O, robak. A my wpadliśmy tutaj jeszcze do tego pięknego parku zrobić dla was kilka zdjęć. Tak. Jest taka ładna pogoda, że żal było nie wyjść. Nie? Teraz zimne piwo w takiej temperaturze. I wasze zdrowie. To no właśnie, wasze zdrowie. Za chwilę do was wracamy i pokażemy wam co nieco, jak wygląda festiwal w środku. Jesteśmy w środku. Zobaczcie, tak wygląda nasze cel na plecze. Mnóstwo kawałków, a to jest rzecz... Nie nasza, która nam pomogła i tak. Idziemy ją oddać, zaraz zobaczycie jak. Tak, to była rzecz, która uratowała nam życie, mogliśmy odpowietrzyć nasze kegi, także śmigamy za Paulą i idziemy spotkać naszych wybawców. Dzięki. Chcecie jakieś piwko? Dziękujemy ci bardzo. Co polecasz nam? Masz kanclerze, czyli Berliner Weisse z maliną. Jak? Nice, to jest kwaśna rzecz, trój. Jest świetna, bo jest kwaśna, ale jest taka... Nie wykrzywia cię mocno. Mocno malinowe. Wracamy już do nas na stoisko. Generalnie, to co chcieliśmy wam powiedzieć, to jest w ogóle pierwsza edycja tego festiwalu. I na Facebooku było około 4000 osób. I się zastanawialiśmy, czy faktycznie tyle przyjdzie. No i jak widać jest chyba bardzo dużo ludzi, znaczy nie chyba, tylko na pewno. I wszyscy są spragnieni. I wszyscy są spragnieni. Skończyliśmy festiwal o godzinie 24. Strasznie chora godzina, jesteśmy strasznie głodni, wymęczeni. I chodzimy po tureckiej ulicy i szukamy czegoś fajnego. Co? Co mamy? Idziemy zobaczyć, co słuchają. Dla mnie wygląda dobrze. Co mamy? No, proszę, świeże mięso. Ja myślę, że git. Tak, siadamy. Siadamy. Mamy Kuzuka Burga. Co mamy? Kuzuka Burga. Co to znaczy? Lamir Pichen. Nie wiem, jest chyba przetłumaczone, ale... Nie myślę, że to jest... Paula, co to znaczy? Bo to znaczy języki na pewno. Zobacz, no przecież to jest jasne. Od razu ci się kojarzy z... Myślę, że to jest to. Wspaniałe miejsce, bo... Obsługa bardzo miła i pozwolili nam wybrać kawałki mięsa, które nam zaraz wrzucą na kamienie lawowe i zjemy. Czekając na szamę, mamy czas, żeby pokazać wam kolejną zajebistą rzecz w Niemczech. Voilà. Mezu Mix. Co to jest w ogóle? To jest oficjalny napój spółki Coca-Cola. Jest to połączenie coli i Fanty. Jest to najlepsza rzecz na świecie, którą można dostać tylko tutaj. Nie wiem, jeżeli macie pomysły, gdzie to można jeszcze dostać, to zostawcie to w komentarzach, ale... W Polsce kupimy całą zgrzewkę, nie? Do Polski kupimy całą zgrzewkę, albo będziemy sobie mieszali po prostu Fanty z kolą, bo jest zajebista rzecz. Polecam. Czekasz? Jest szama. Mamy talerz szczęścia. Proszę bardzo, mamy tortille. Mamy milion rodzajów miecha, dla każdego coś dobrego. Mamy frytki. Mamy warzywka, wszystko jest świeże, prosto z lodówki wyjęte. Widzieliśmy tam, jak było surowe. Jest pycha. Mamy nóżkę jagnięcą zrobioną. Kurczę, przed chwilą była świeża w lodówce. To jest to. Soczyste? Soczysta, świetnie przyprawiona. Mógłbym takie jeść na śniadanie, obiad i kolację. Nie mam słów, smakuje mi tak, że nie mogę z tym rozmawiać. A jeszcze ciekawostka, właśnie tu mamy chleb. Oni w ogóle codziennie sami codziennie rano go wypiekają. Co chwilę praktycznie, już też byliśmy wcześniej w kebabie. Kurczę, teraz kebab brzmi tak strasznie namersko, ale kebab jest, kurde, kebab to życie, nie? Byliśmy rano i właśnie dostaliśmy taki świeżo wypieczony chlebek, ukrojony
picobello. Dobra, jemy. Oh, nice. To była jedna z lepszych rzeczy, którą ostatnio jadłem. Absolutnie jedna z lepszych rzeczy. I myślę, że o tej chorej godzinie czas zakończyć dzisiejszy dzień i iść spać. Także jutro. Witamy Was dnia drugiego. Tym razem mamy troszeczkę wolnego czasu, bo nasz dystrybutor na Niemcy przyszedł nas zastąpić. Więc co? Robimy teleport na miasto, no nie? Uwaga, 3, 2, 1. Jesteśmy w centrum Kolonii. Jarek właśnie próbuje latać dronem, tylko coś... Coś mi pilot jest. To jak piloci wyglądamy? Gra. Więc jak dobrze pójdzie, to zaraz zobaczycie bardzo ładny b-roll z drona, ponieważ tam w oddali jest bardzo ładna katedra w samym centrum Kolonii, wybudowana w XIII wieku. Także uwaga, b-roll z drona za 3, 2, 1. Ciach. Jarek b-roll z drona miał być, tak? Jest. Czemu nie leci? Musisz go wmontować. Możesz wyciąć to? Czekaj, jeszcze raz, uwaga. Pokaż, Jarek tu, b-roll z drona, uwaga. 3, 2, 1. Mam nadzieję, że b-roll Wam się podobał. My idziemy teraz znaleźć jakąś szamę. Zapowiada się chyba, że będzie troszeczkę padać. Więc woleliśmy zacząć od drona. Bo mamy jeszcze z dwie godzinki czasu. Także widzimy się zaraz w restauracji. Generalnie to na mieście niestety już rozładował nam się aparat. Także nie wyszło troszeczkę zabranie Was na szamę. A trafiliśmy na festiwal wina. Wina. I było pysznie. Także no musicie uwierzyć nam na słowo. My tymczasem już po festiwalu zwijamy stoisko, także nie będziemy Wam tym zawracać głowy. Ale zobaczymy się z Wami w następnym odcinku. Tak jest. Bądźcie spragnieni. Bądźcie spragnieni.